Cześć, siemanko. Jak wiecie, jestem już po pierwszych lęgach w roku 2021, zakończyłem eksperymentalną inkubację, która no, nie, po, nie poszła do końca po mojej myśli, głównie ze względu na to, że duża część jajek nie była zalężona, jest to spowodowane tym, że był świeżo wpuszczony kogut, miałem odczekać dłuższy okres czasu, aby ten kogut tam troszeczkę poszarał z tymi kurkami, nie zrobiłem tego. Zacząłem zbierać praktycznie od początku te jajka, no i te jajka z początku praktycznie prawie wszystkie mi odpadły. Dopiero te, które zbierałem później okazały się zalężone. W tym wszystkim padło pytanie: czy potrzebne jest specjalne jakieś urządzenie, specjalny odchowalnik do odchowu tychże przepiórek? Otóż nie. Nie trzeba budować niczego specjalnego, to nie musi być nic zaawansowanego, po prostu potrzebujemy pojemnik. Tak jak w moim przypadku, jest to na przykład jakieś taki plastikowe pudełko. Nie wiem, kupiłem w sklepie kiedyś kilka sztuk na jakieś zabawki, zostało mi jedno, więc je wykorzystałem. Do środka wstawiłem tylko nakrętkę z zmielonym pokarmem DK1 dla indyków. Do tego słoik z wodą postawiony do góry nogami w jakiejś większej nakręce. Pod niego tam pod krawędź podłożyłem dwie zapałki, aby po prostu była szczelina i ta woda wypływała w momencie, kiedy opróżnią przepiórki. Spodek na dno nic szczególnego. Papierowy ręcznik, yy, taki, żeby wyciągał tą wilgoć z odchodów, plus to co tam rozklapią przepiórki. Nad tym wszystkim zamontowałem żarówkę zwykłą 25 watową z odbłyśnikiem na drewnianej listewce. Ona ma za zadanie nagrzewać ten prawy, że tak powiem, górny róg do temperatury około 35 stopni i tyle też no, nagrzewa. W moim przypadku trzeba było ją umieścić 13 cm nad podłożem. Przepiureczki sobie tam chodzą, leżą, wygrzewają się, a w momencie, kiedy się zagrzeją i chodzą sobie po całym tym pudełku. Aż do momentu, kiedy ponownie zmarzną. Prawidłowo powinno być tak, że pod tym źródłem ciepła powinno być 35 stopni, a w najchłodniejszym miejscu 20. No i zakładając, że ktoś te przepiórki trzyma w domu, to mniej więcej tak będzie, jeśli prawidłowo ustawi żarówkę, bo zazwyczaj większość z nas ma około 20 stopni w mieszkaniu czy tam domu. Przez pierwszy tydzień nie ma problemu, niczym nie musimy przekrywać tego pojemnika, gdyż przepiórki głównie chacają sobie po ziemi i nigdzie nie skaczą. Natomiast później warto pomyśleć o jakiejś siatce, dlatego że jest duża szansa na to, iż one wyskoczą z takiego niskiego pojemnika. I tutaj yy, można użyć na przykład gotowej pokrywki, którą bardzo porządnie ponawiercamy lub podziurawimy tak, aby wentylacja była prawidłowa, lub wytniemy po prostu jakąś większą dziurę i zakleimy siatką, albo w ogóle użyć do przykrycia czegokolwiek innego, co tylko zapewni nam dobrą wentylację. Choćby jakąś yy, tą plastikową skrzynką lub yy, siatką taką ogrodniczą na, nie wiem jak ona się nazywa, ale o oczkach około centymetra. Na pewno już większość z was zauważyła, że jedna z przepiórek ma przywiązaną niteczkę do nogi. Otóż były to kajdany, które wiązały im, wiązały, im, wiązały jej nogi, że tak powiem, razem, dlatego że po prostu jest z nią problem. I jak widzicie, no rozjeżdżają się jej te nóżki. Tutaj też ważna sprawa, żeby te podłoże, które użyjemy do przepiórek tam na dno było jak najmniej śliskie, aby one mogły zachować przyczepność. Dlatego, że przy śliskim podłożu, no, ten problem z rozjeżdżającymi nóżkami się będzie pogłębiał. Nie jest to, że tak powiem w tej chwili jakiś dla mnie duży problem, bo większość z przepiórek które ma ten problem, wychodzi z niego, zwłaszcza po związaniu ich nóż, no, związaniu jakąś tam wełną, czy kordonkiem, czy czymś tych nóżek e, razem na odległości około centymetra półtora. Natomiast no jest to problem dlatego, że większość z przepiórek jest z chowu no i takie problemy genetyczne gdzieś tam będą wychodzić. Staram się kupować też jajka z różnych źródeł, mieszać to, żeby jak najbardziej wymieszać tą krew, ale prawdopodobnie to jest tak, że i tak większość z nich pochodzi z jednego miejsca i no to mieszanie nie jest tak, nie jest tak przeprowadzane, jak powinno być. A więc powtórka na zakończenie. Potrzebujemy boks, jakikolwiek taki dla e, odpowiedniej ilości przepiórek, to już musimy sobie tam ustalić, ile ich mamy, ile potrzebują miejsca. One się i tak na początku bardzo mocno grupują. Do tego boksu w drugim tygodniu już musi być pokrywka. Potrzebujemy punkt świetlny, który będzie nagrzewał nam dane miejsce w takim e, pudełku do 35 stopni. Fajnie by było, jakby w pozostałej części była temperatura w okolicach 20, pokarm podajemy od drugiej doby, drobno zmielony, możemy podawać domowe rzeczy, takie jak twarożek, możemy podawać gotowane jajeczko, ziemniaczki, ryż, mielone płatki owsiane, możemy świeżynkę, taką jak pokrzywa, mniszek, czy mleczyk, czy, czy powiedzmy konieczynka, to wszystko możemy im podawać. Wodę dajemy od pierwszej doby i to raczej bym się skupił na zwykłej kranowie od Nie kombinować z żadnymi herbatkami, nie ma e, chyba większego sensu. To Przez pierwsze 2-3 tygodnie, 2,5 do 3 tygodnia świecimy im całą dobę. Potrzebują mieć cały czas to oświetlanie. Później to już ten czas skracamy. Dochodzimy aż do 17 godzin na dobę. Jest to powiązane z tym, że no chcemy, żeby jak najszybciej nam te przepiórki też zaczęły znosić jajeczka. I tak po prawdzie to by było wsio, o co chodzi i co potrzeba tutaj tak naprawdę im zapewnić. No i życzę tylko i wyłącznie powodzenia i to aby wasze, że tak powiem, jajka lęgowe były jak najlepiej sparowane, żeby ten pula genetyczna była jak najlepsza, bo od tego też wiele zależy. Trzymajcie się i na razie. Hej.